Jeżeli ktoś ci mówi, że będziesz mu winny przysługę, a ty odwdzięczysz mu się z przyjemnością, kiedy przyjdzie pora na spłatę długu, to może nie pożyczaj od niego tych 300 zł. Dobry dzień z baru Sztok Polska. Ja zapraszam Was na kolejny i groźny odcinek, czyli 43. odcinek drugiej edycji 50 sztosowych koktajli. Tak jest. Barmani niejednokrotnie inspirowali się sztuką, literaturą czy też kinematografią, żeby tworzyć swoje mieszanki. Ja pamiętam, że też kiedyś się inspirowałem bardzo fajnym, popularnym koktajlu, w filmie o nazwie Irek! Kosmiczna nominacja i powiem Wam, że wyszedł taki średni, takie 1,4/10. Też w ocenie jury. Także jak już się inspirować, to raczej jakimś takim bardziej, czymś takim lepszym, bardziej ambitnym kinem. No i właśnie do tego tak zmierzam, no bo wiecie, że jaki dzisiaj jest koktajl. No oczywiście Ojciec Chrzestny, Godfather. No to skąd mogła się wziąć inspiracja? No oczywiście, że chodzi właśnie o powieść Mario Puzo, a potem oczywiście film pana Coppoli, gdzie występuje najpierw Marlon Brandon, że występuje Niro de Robert de Niro. No wiecie, o co chodzi. Film pełen cytatów, które teraz powtarzamy. Zresztą tym się inspirowałem w tym moim suchariku. No ale dobra, trochę historii o samym koktajlu, może tak, żebym tutaj powiedział coś mądrego. Sama powieść została napisana, czy wydana w 69 roku XX wieku, film 3 lata później, ale dopiero w 77 pewien pan Jones właśnie w swoim podręczniku barmańskim wrzucił recepturę Godfathera, ale też całą rodzinę tak zwanych God koktajli, bo mamy wspomnianego Ojca Chrzestnego, ale mamy też Matkę Chrzestną i o dziwo mamy też Krześniaka. Także mamy całą trójkę, ale skupmy się na Godfatherze, o co w nim chodzi, czy tutaj jest jakaś konkretna inspiracja. No jak sobie przybliżymy pana Dona Corleone, no to... No bo, na czym bazuje ten koktajl? Może tak, no mamy właściwie trzy składniki, no ale dwa są najważniejsze. Mamy szkocką whisky i likier rodem z Włoch Amaretto. No to wiadomo, Don Corleone, no to był Włoch, no to jakby się zgadza, tak? Jest Amaretto, jest Włoch, pyk. Ale skąd ta szkocka? Czy on miał jakieś korzenie szkockie, wyspiarskie? No, a to się okazuje, że nie. Ale jak sobie pomyślimy, czym parała się rodzina Corleone, no to wiemy, że w czasach prohibicji bawili się przemytem alkoholi. A jaki alkohol był najczęściej przemycany? No, oczywiście, że szkocka whisky. Więc tutaj nam się inspiracja idealnie spina. Do tego mamy jeszcze odrobinę bitersów i wszystko gra. Powiem Wam tak, czasami po prostu gadam głupoty, żeby zająć czas antenowy. I myślę, że wystarczająco już zająłem i Wasz czas, i czas antenowy, dlatego pora zrobić Godfathera w jego oryginalnej postaci. Moi drodzy, Godfather to koktajl mieszany, dlatego też potrzebujemy szklanicę, do której wlewamy po kolei solidną porcję, tak zwaną sążnistą porcję whisky, bo aż szkockiej whisky, bo aż 60 ml. Hopsia! Do tego 20 ml likieru Amaretto. I kilka kropel esencji pomarańczowych. Jeżeli przyjrzymy się składnikom, które dodałem, to tak naprawdę zdamy sobie sprawę z tego, że Godfather to nic innego jak twist na old fashion. Oczywiście dodajemy sporo likieru, ale pamiętajmy, szkocka whisky jest bardziej wytrawna. Stąd taka, a nie inna ilość, żeby to miało ręce i nogi. Połączmy składniki. Ja to sobie tylko sprawdzę. Cały czas świetne. Uzupełniamy kostkami lodu. I mieszamy klasycznie 10-15 sekund.
teraz nie pozostaje nic innego, jak do niskiego szkiełka. Dodać kostki lodu. Mieszankę przelać. No i żeby połączyć aromatycznie nasze składniki i dotuningować nasz koktajl, skórka z pomarańczy. Jako aromatyzacja i oczywiście, no chodź tutaj, dekoracja. Tutaj do środeczka ładnie wchodzi. I proszę bardzo, Godfather ode mnie specjalnie dla was. To teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Tak, moi drodzy. Po prostu jestem na tak. No trzy razy na tak. Jest świetny, kompleksowy, bardzo dużo się dzieje, bo oczywiście w nosie mamy cytrusy za sprawą skórki, ale w środku mamy słodycz, orzechowość na języku, orzechowość, ale taką nutę dębiny, można powiedzieć, odrobinę wędzenia. Bardzo dobry koktajl. Tak jest. Polecam wam go serdecznie. Koktajlowa rodzino. Z tego miejsca macie moją dozgonną wdzięczność za to, że oglądaliście mnie do samego końca. Ale trzech dych wam nie oddam. Natomiast zalecam, polecam i rekomenduję subskrybować, oglądać więcej filmików i pamiętajcie, że jeżeli chcecie trochę więcej koktajlowych inspiracji, to książka nadal jest do zakupu. Link oczywiście wrzucam do opisu. Mówię wam klasyczne. Do następnego mieszania.